akcja specjalna, ale jest sporo czasu, a więc na parkiecie Andrzej Mazurczak. Zamiana krycia w obronie, Penawa, Matczak, lewa ręka Matczaka, trudne podanie do Mazurczaka, piłka wpada jednak do kosza, a więc po bardzo ciekawej pierwszej połowie jednak wracają na prowadzenie goście po tych ostatnich bardzo dobrych sekundach ich wykonania. Tak, dużo tu się działo w tej pierwszej połowie i ta ostatnia akcja jest świetnym jej podsumowaniem, jak dużo dramaturgii, jak dużo nerwów było po obu stronach. Tu Mazurczak wykazał się zimną krwią w tej ostatniej akcji. Dużym problemem dla spójni będą te trzy faule Forsona, natomiast...